Witam serdecznie na kanale Evita Rod. Osoby spod znaku bliźniąt, wagi i wodnika. Witajcie kochani i mi się kłania. To czytanko jest dla Was na miesiąc. Na czas od 22 do 31 w grudnia 2022 roku. Pamiętajcie, że te czytania są ogólne i nie będą z każdym rezonowały. No, oczywiście bardzo proszę o subskrypcje, komentarze, lajki. Tyle w ramach wstępu. Chciałam jeszcze powiedzieć, że to czytanie, w ogóle te czytania nagrywam komórką, ponieważ kamerka po prostu mi się spaliła w jakiś dziwny sposób. Czekam na nową i w tym oczekiwaniu robię właśnie te czytania, ponieważ już nie mogą dłużej czekać przecież. Dobrze, kochani, to teraz patrzmy, co u bliźniąt. Od 22 do 31 grudnia 2022 roku. Co u bliźniąt? Co u bliźniąt? Ogólna energia dla Ciebie. Ojku, tutaj bliźniaki, no coś smutno, coś nie pójdzie po Twojej myśli, jakiś zawód miłosny, coś, co poczujesz, jakieś zranienie. Zobaczymy jeszcze, o co tutaj chodzi. Co korzystnego, wpływy korzystne. Pójdziesz jak burza, jakieś zwycięstwo nad jakąś sprawą. Nie dasz się wykorzystać. O, a co jest niekorzystnego? Jakiś mężczyzna, który właśnie chciałby to zrobić i ty po prostu nie dajesz się wykorzystać i bardzo dobrze, co cesarzowi się oczywiście nie spodoba. Jakie jest ostrzeżenie? Ostrzeżenie, że no, nie daj się zmanipulować. To jest mag, który wszystko zrobi, powie, co zechcesz, byle osiągnąć swój cel. Więc tutaj jest przestroga przed takim mężczyzną, przed taką energią. Niezależnie, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, po prostu chodzi o to, że ktoś próbuje tobą jakby ciebie zmanipulować. Więc uważaj na tą osobę. No dobra, jaka jest niespodzianka dla ciebie, bliźniaku? Przyjdzie z pomocą jakiś mężczyzna. Krótki lichów to ktoś jest starszy od ciebie, z kimś, co okaże się, że się bardzo dobrze rozumiesz. Coś widzę, że będziesz, spowoduje, że otworzysz swoje, nie wiem, czy serce, ale zaczniesz rozmawiać, zaczniesz jakby poczujesz, że ta szczerość, jaką tą osobę obdarzysz, on odwzajemni. Więc tutaj jest taka niespodzianka. Niespodzianka, ktoś przychodzi z zewnątrz. Lub ty jesteś tym królem kielichów, który sam będzie miał niespodziankę. Zaraz zobaczymy, o co chodzi. I co tutaj w miłości u bliźniąt? Sprawiedliwość. Jakieś sprawy sądowe w miłości? Rozstania? Lub ślub cywilny? Coś koło tego. W pracy duże zmęczenie. Duże zmęczenie materiału. Czyli tutaj widzę, że te święta się przydadzą. Ten czas wolny, ponieważ widzę, że bliźniaki za dużo wzięły na swoje barki i nie za bardzo mogą unieść to, co je spotkało do tej pory w pracy. Cokolwiek to nie jest, no widzę, że zmęczenie jest silne. Dobra, teraz sobie dopowiadamy. Ogólna energia dla bliźniąt.
Co z tą trójką mieczy? No i znowu zmęczenie, tak. Jakiś koniec, nagły koniec, ktoś odchodzi. Nie mówiąc ci całej prawdy, po prostu odchodzi. To jest śmierć, która kończy jakiś etap w twoim życiu. I co powoduje, że zaczyna się coś zupełnie innego? Ten koniec tego cyklu, cokolwiek to nie jest, powoduje, że poczujesz się zraniony czy zraniona. Jakiś ból w sercu będziesz czuć, zmęczenie widzę tą sytuacją, przygnębienie. No dobra, co dalej? Wpływy korzystne. Odchodzisz od zubożenia, od kłótni. Proszę, jeszcze raz szóstka buław. Czyli no, odchodzisz ewidentnie, odchodzisz. Czy to chodzi o pracę, gdzie źle się czujesz, czy o partnera, z którym się kłócisz? Zaczynasz myśleć o sobie, dogadzać sobie wręcz, tak bym powiedziała. Będziesz spędzać czas w sposób, jaki tobie będzie pasował. No dobra. Co niekorzystnego tutaj mamy? Niekorzystne. Ktoś tu nie jest gotów. Coś przychodzi z zewnątrz. To jest koło fortuny, więc to koło mówi, że coś jesteś raz na górze, raz pod wozem, raz na wozie. Tutaj chodzi też o relację chyba z tym cesarzem, czyli mężczyzną, który jest starszy od ciebie, bynajmniej może duchem albo fizycznie. W każdym razie nie jesteś gotów na jakieś zmiany. Ten diabeł tutaj króluje, czyli seks. To nie jest coś, czym powinieneś, czy powinnaś się kierować. Ponieważ później okaże się, że to nie wszystko. To są wpływy niekorzystne. Czyli takie, może ktoś będzie proponował ci seks, różnych sytuacjach, wynajdował jakieś, nie wiem, okazje do tego. Jednak tutaj mi się wydaje, że możesz być wykorzystana czy wykorzystany przez tą osobę właśnie poprzez ten seks. Ma jakby do ciebie dotarcie, ma jakby to, że władzę nad tobą. A na innych płaszczyznach zupełnie się nie dogadujecie. I może ty to zobaczysz, może to zauważysz, że jesteś wykorzystywana czy wykorzystywany. Ostrzeżenie. No nie jest dobry czas, by zacząć coś od nowa. Ostrzeżenie przed jakąś babą wredną. Ostrzeżenie. Ma jakieś tajemnice z kimś jeszcze, jakbyś był czy była obgadywana. Możliwe, że jesteś namawiana do nowych, różnych sytuacji, które tobie mogą nie pasować. I w zasadzie to jest ostrzeżenie, byś nie słuchała kobiety ani mężczyzny. Nie wiem, o co tutaj chodzi, ale mogą być w jakiejś zmowie. A jaka jest niespodzianka? Niespodzianka.
Niespodzianka. Myślę, że dużo ludzi u ciebie w domu, przy spotkania wśród z ojcem, tu może być również i mąż. U każdego kogoś innego ta karta przedstawia. Oczywiście ten cesarz. Możesz to być ty, ta królowa buław. Chociaż teraz tak widzę, że masz duże powodzenie u mężczyzn. Mówię tutaj do kobiet, które mają duży w sobie ogień, seksapil, uśmiechają się, ty się uśmiechasz. No tą pozytywną energią przyciągasz tych facetów do siebie. Lub jesteś mężczyzną, który po prostu rywalizuje z drugim mężczyzną o kobietę. Nie mam pojęcia, kto z was może być tym bliźniakiem, bo bliźniakiem możesz być ty jako kobieta, możesz być tym bliźniakiem, który czuje się jako facet silny, stąpający na ziemi, czyli cesarz i król kielichów, który kieruje się intuicją. Przepycha się łokciami. On po prostu jest kimś, na kim można polegać, i jeżeli go dostrzeżesz, on to odwzajemnia, tak? Uczucia. Nie rozpycha się łokciami jak cesarz, a tak bym to nazwała. I tutaj właśnie jest ten dom, gdzie ty jesteś w tym centrum uwagi i właściwie. Dom pełen gości i tutaj się wiele sytuacji będzie rozgrywało przy tym stole. Może wigilijnym, a może na Sylwestrze. Ciekawe, nie? Dobra, co tutaj w miłości? Cesarzowa. Dobra. Mówimy tutaj o relacji damsko-męskiej. Dobrze. Czyli. Co? Miłość. I tutaj nie wiem właśnie, czy tu chodzi. U jednych może być rozwód, a u innych par może być ślub cywilny, już zamieszkanie wspólne, podpisywanie jakichś dokumentów, może wspólne zamieszkanie. Tu jest decyzja. Do ciebie, bliźniaku, tak naprawdę ona należy. Może chodzi tutaj o jakieś też no czworokąty. No cztery osoby tu są, słuchajcie. Wymiana par. Też tak może być. Więc słuchajcie, może to do nikogo. Tak sobie gdybam po prostu. No. Tak mnie kusi jeszcze. I nie wiesz, co zrobić. Jesteś przed jakimś wyborem. Czy pójść w prawo, czy pójść w lewo. Dobra. Wy sami będziecie wiedzieć, o czym tu jest mowa. Teraz w pracy. No, częste wyjazdy, współpraca z innymi. Jesteś w trakcie. Właściwie. Ty już zacząłeś tą pracę, ale jeszcze ona nie jest ukończona. Czujesz się zmęczony, zmęczona po prostu tymi częstymi wyjazdami, rozmowami. Nie wiem, może ta praca jest zdalnie, ale również możesz przecież jeździć samochodem gdzieś, tak? Dojeżdżać. Więc tutaj bym powiedziała tak, że bliźniak zasługuje na odpoczynek w tym czasie. Rada dla ciebie, bliźniaku. Na czas od 22 do 31 grudnia. Dobra, rada. Idź w zupełnie innym kierunku niż do tej pory byłeś. I tutaj mamy i z jednej, i drugiej strony. To jest rydwan. Tutaj szóstka. Wyjedź gdzieś, spędź miło czas,
od tych chmur, które ci, tych czarnych chmur, tych sytuacji, które ci nie służą. To pozwoli ci nabrać tempa w twoim życiu. Po prostu coś tutaj się zadziewa, co musi się skończyć na pewno. Dobrze. Aha, i jeszcze aniołki, ale bym o was zapomniała. Dobrze, zapytajcie aniołki, może macie jakieś pytanko do nich. Zapraszam. Co dla bliźniąt od 32 do 31 grudnia? Na odwrót mi się to otworzyło. Wypatruj znaku bliźniaku czy bliźniaczko. Wypatruj. Anioły mają dla ciebie wyjątkową i bardzo konkretną odpowiedź na twoje pytanie. Możesz spodziewać się dostrzeżenia znaku, który będzie miał dla ciebie konkretne znaczenie. Dla wielu osób oznaką obecności anioła są na przykład białe pióra. Kiedy z kolei poczują zapach znany z dzieciństwa, wiedzą, że nawiązali kontakt z członkiem rodziny. Dostrzeganie znaków wymaga wzmożonej uwagi, więc pozostań otwarty na wszelkie możliwości. Nie przeocz dziwnych synchronizacji, uznając je za zbiegi okoliczności. One są wiadomościami właśnie dla ciebie. No proszę bardzo, więc wypatruj znaku bliźniaku. Myślę, że twoja intuicja również powie ci, jak postąpić w danej sytuacji, w jakiej się znajdujesz. Nie rób nic, co byłoby niezgodne z tobą. Słuchaj swojego wnętrza. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że pomogłam. Bawcie się dobrze w Sylwestra. Życzę szczęśliwych chwil w Boże Narodzenie i do następnego razu. Trzymajcie się, pa. Dobrze, teraz bardzo proszę o uwagę osoby spod znaku wagi. Co uwagi? Co uwagi. Dobrze, kochani. Wago, moja droga, co u ciebie od 22 do 31 grudnia 2022 roku? Co uwagi. Dla ciebie. Ogólna energia u ciebie. Wago, ty przestajesz się kłócić. Przestajesz kłócić się z sobą i z całym światem. Tak bym to widziała. Przestajesz się denerwować, odpuszczasz jakimś nerwowym sytuacjom i bardzo dobrze. Wpływy korzystne dla ciebie. Od razu dwie karty. Wago. No tak, powiem tak. Jakieś sprawy sądowe. I co? Dotyczące domu, życia rodzinnego, to jest dziesiątka denarów, czyli jakieś formalności dotyczące życia, nie wiem, z partnerem, może to chodzi o rozwód. I to jest dobre. Tutaj jakieś sprawy mają się ku końcowi, co pozwoli ci jakby pójść naprzód. Nieoczekiwany jakiś przypływ gotówki przychodzi do ciebie. Może się przeprowadzasz, być może
budujesz dom, nie wiem, jakaś kasa na tą inwestycję przychodzi, więc cokolwiek to nie jest bardzo fajnie, tutaj się ta energia pokazuje dla ciebie, wpływy niekorzystne. Ojejku. Trójka mieczy, czyli ktoś jeszcze może cię zranić w tym czasie, zranić do żywego, poczujesz się oszukany czy oszukana, no nie będzie dobrze. Jeszcze sobie dopowiemy oczywiście, jakie jest ostrzeżenie dla ciebie. Myślę, że za bardzo masz jakiś wybór, coś nie będziesz umiał bliźniaków wybrać czegoś. Jesteś pomiędzy młotem a kowadłem. Może to chodzi o dwie prace, o dwóch partnerów. To ostrzeżenie jest, że możesz źle wybrać. Za długo się zastanawiasz. Niespodzianka. Niespodzianka. Tutaj mamy króla denarów. To może być mąż, to może być szef. Możesz to być ty, jako mężczyzna, jako głowa rodziny, której właściwie kasy nie braknie i ani pracy. Twardo stoisz na ziemi, tak? Lub jesteś właścicielem firmy. Dobra, zobaczymy dalej. W miłości dziesiątka mieczy, w pracy paź buław. No tak, w miłości coś nagle się kończy, coś kończy, coś chyli się ku końcowi. Ale to pozwala ci jakby pójść w coś nowego. Odchodzisz od ludzi, od miejsc, od sytuacji, które ci już nie służą, które zostawiasz już jako historię. Już tego nie ma. W pracy paź buław. To jest nowa droga, nowe pomysły. Idziesz z odwagą ku czemuś nowemu. Potem zobaczymy, o co chodzi. Dobra, bliźniaku, mój drogi. Nie bliźniaku, a wago. Wago. Dobra. Ogólna energia dla wagi na ten czas. Ogólna energia. Więc mamy tutaj nowe jakieś przedsięwzięcia. Tutaj widzę. Odpuszczasz coś. Myślę, że twoja główka to wręcz aż. No, dymi, że tak powiem. Tam się naprawdę kotłuje. Sąd ostateczny. Tutaj jesteś. Coś związanego z sądem będzie. Może jakieś dokumenty przyjdą. Może jakieś rozwodowe dokumenty, które pozwolą ci pójść w nową drogę. Tutaj jest as denarów, który mówi o nowej drodze. Czyli możesz pozwolić sobie na nowego partnera, na odejście zupełnie do innego miejsca, przeprowadzić się, zmienić pracę, właściwie pójść za głosem serca, za tym, co czujesz i tego, czego pragniesz. Więc tutaj jakieś drzwi się otwierają przed bliźniakami. Jest znowu sprawiedliwość. Naprawdę trzecia karta, gdzie wychodzi jakieś sprawy sądowe, rozwodowe, podpisywanie dokumentów. No, przyjdzie coś jeszcze przed końcem roku. Znowu dziesiątka. Wiecie co? Mam wrażenie, że być może ten rozwód dojdzie do skutku i po prostu będzie ci żal. To jest to.
takie, no koniec, tak? Koniec jakiegoś etapu w życiu. Tu jest Boże Narodzenie, to jest Sylwester, to jest czas, gdzie gdzieś przecież wcześniej mogłeś czy mogłaś spędzać z tą osobą ten czas miły i wspaniały, a tutaj może jesteś sam czy sama i tutaj widzę kogoś, kto po prostu cierpi z tego powodu. No proszę, i karta w domu. Tak jakby to potwierdziło po prostu, co powiedziałam. Czyli takie osamotnienie w domu. No, a jaki jest ostrzeżenie? Żebyś się nie zagłębiał w alkoholu. Nie myśl tyle o... nie czekaj na, że się ktoś odezwie. Nie czekaj na to, że się coś zmieni na lepsze. Ponieważ to może nie nastąpić. Tak jakbyś tracił czy traciła czas na to. Masz jakiś wybór. Pójść gdzieś, zabawić się, ale nie ty, bo już siedzieć w domu. To nie będzie dobre. Pamiętaj, nie będzie dobre. No, król denarów. Niespodzianka. I znowu miecze. Trójka mieczy. Odpuszczasz. To jest właśnie niespodzianką dla ciebie, że tak łatwo przyjdzie ci odpuścić mężowi, partnerowi, być może szefowi w pracy, jakąś sytuację. Albo ty jesteś tym mężczyzną, który odpuszcza komuś. No. I tutaj jest zabawa. Królowa Pentakli, czyli żona. Żona się bawi, żona zapomina, że mąż ją zranił. Lub na odwrót, mąż się bawi, ponieważ uważa, że żona go zrobiła tak czy tak. Więc sobie proszę odwracać energię. Nie ma tego złego, mam wrażenie. Dobra, i co dalej? Jeszcze co tu w miłości? Stop. Jesteś w zawieszeniu. W zawieszeniu. Tutaj mamy rydwan. I co? Współpraca. Myślę, że gdzieś wyjedziesz w tym czasie, spotkać się ze znajomymi. Tutaj już jest pozamiatane ta dziesiątka mieczy, odpuszczasz i idziesz się bawić. Tak to widzę. Jedziesz samochodem do znajomych, do przyjaciół. I spędzacie miło czas. Co w pracy? O co chodzi z tą sytuacją? No, mak. I co mak? No, ktoś może przyjść do ciebie. Albo ty jesteś tym magiem, który kreuje rzeczywistość pod siebie, czyli może będziesz w tej pracy, gdzie już za dobrze się nie czujesz, lub zostajesz. Chociaż mam wrażenie, że ty się z kimś będziesz chciał dogadać i pójść, może razem pójdziecie, stworzycie nową firmę może, więc no, pójdziecie jakby, rozpoczniesz nowy etap w swoim życiu zawodowym. No, dobra. Ale chodzi po prostu, no, na lepsze stanowisko pracy. Awans. Dobra, rada dla ciebie, bliźniaku. Rada dla bliźniaka. Na czas od 22 do 31 grudnia. Rada dla bliźniaka. Zostaw te smutki, naprawdę zostaw, nie rozmyślaj, nie martw się, naprawdę tutaj jest słońce, zobacz, zauważ je, nie warto jakby wałkować jakichś sytuacji, które już i tak nie wrócą.
zauważ, że te dwa kielichy tu jeszcze czekają na ciebie, te nowe możliwości. I diabeł. Diabeł. Diabeł mówi o uzależnieniu od drugiej osoby. Czyli myślę, że powinieneś odejść od osoby, która cię uzależniła, jakby w jakiś sposób. Bo ci to nie służy. Dobra. I co tutaj aniołki powiedzą? Dla wagi na czas od 22 do 31 grudnia. Tak. Zaufanie. Zaufanie. Jest to moment, w którym powinieneś wykazać się zaufaniem. Czasami odpowiedź na pytanie nie brzmi tak ani nie. Bywają sytuacje, w których najlepiej jest nie wiedzieć, co cię czeka. Dzięki temu cud przyszłości może zamanifestować się przed nami w pełnej krasie. Zupełnie jak u dziecka rozpakowującego prezent. Częścią magii naszego życia jest odnajdywanie przyjemności w odkrywaniu niespodzianek. Zaufaj, że twoje anioły przygotowały dla ciebie coś wyjątkowego, nawet jeśli nie mogą ci teraz zdradzić, co to dokładnie jest. Sama jestem ciekawa, co to. Dobrze, kochani, to wszystko dla was, wagi, moje drogie. Życzę wam szczęścia, spełnienia marzeń, miło spędzonego czasu w Boże Narodzenie. Trzymajcie się i do następnego razu. Pa! Dobrze, teraz zobaczymy, co u osób spod znaku wodnika. Wodnika. Co u wodnika? Co u wodnika? Co u wodnika? Już moi drodzy, będziemy tasować. Co u wodnika od 22 do 31 grudnia 2022? Oj. Ojejku. No dobrze, no tak spadło, tak podnoszę. O cóż tu chodzi? No nie widzę zabawy, nie widzę radości w tym czasie. Co się tutaj u was dzieje? Dalej. Wpływy korzystne. No mamy tutaj trójkę denarów, która mówi o współpracy, o dążeniu do jednego celu. To jest szacunek pomiędzy ludźmi. Czy to w pracy, czy w relacji damsko-męskiej, czy w zupełnie innej, czy przyjacielskiej. No dobra, dalej. Wpływy niekorzystne. Piątka denarów. Brak kasy, brak nadziei na lepsze jutro. Ktoś tu potrzebuje pomocy. Ty czy ktoś w twoim otoczeniu. Może są kłótnie w małżeństwie, w relacji. Może jesteś sam, sama. Jesteś singlem i jest źle w tym czasie ze sobą. Ostrzeżenie. Ostrzeżenie przed mężczyzną. Może to jest ktoś w pracy. Być może to jest twój partner.
bardzo snobistyczny, który musi mieć zawsze rację. Ta karta ostrzega przed kimś takim, kto chce cię zdominować. Niespodzianka. Król buław. Ogniste energie, no proszę. Król buław. To może być kochanek. To może być szef pracy. Nie wiem. Niespodzianka. Może spotkasz tego mężczyznę. Może ty jesteś nim. Jakieś nowe, dobre zmiany do ciebie przychodzą. Zobaczymy później, o co chodzi. No a co w miłości u wodnika? No, coś się tutaj w domu będzie rozgrywać. A praca na rozjazdach, komunikacja, częste spotkania, być może jedziesz samochodem do pracy. Zobaczymy, o co tutaj chodzi. Będziemy dopowiadać. Tutaj jakieś imprezy w domu się szykują, spotkania. Będziesz jakby atrakcją, miałam powiedzieć, a może? Będziesz po prostu w centrum uwagi. Będziesz w centrum uwagi, wodniku czy wodniczko. Może ktoś ci się oświadczy, a może bierzesz ślub, żenisz się, może tutaj chodzi o chrzciny, coś takiego. Dobra, co u wodnika od 22 do 31? Ojejku, ktoś tu się nudzić będzie, rozpaczać. O matko, jakie karty macie wodniki, no, nie podobają mi się. Trójkąty. Trójkąty. Chcesz odejść z sytuacji, w której się znajdujesz. Chcesz odejść. Analiza czegoś złego. Ktoś odszedł od ciebie. Po jakiejś kłótni. Coś tutaj takiego widzę. Nie możesz rozpocząć nowego etapu w życiu. A bardzo byś chciał, czy bardzo byś chciała? Co jest korzystnego? No, rozmowa. Szczera rozmowa. To jest miecz prawdy, który odcina. Odcina. Nagle przejrzysz, no, że to, co było do tej pory, to były różowe okulary. Zdejmujesz je. Jeżeli chodzi o pracę, tutaj są nowe inwestycje, spotkania z inwestorami, rozkręca się pracy, bynajmniej. No, coś nowego przychodzi, nowe pomysły lub nowy partner. Okej, tutaj, co nie jest fajnego, niekorzystnego? No, myślę, że nie powinno. Wodniku, nie powinieneś podpisywać umowy, żadnej umowy przez internet. Bo może być coś takiego, co może ci zaszkodzić. Dalej, co tutaj mamy? Jakie ostrzeżenie? No proszę, cesarz może. To jest ktoś, kto cię zrani. Nagle przez niego poczujesz, że jesteś skrzywdzony w jakiś sposób, czy skrzywdzona. Nie, mówię, niezależnie, czy to jest mąż, czy to jest partner, czy to jest szef pracy. Nagle powoduje, że coś się kończy w twoim życiu. To cię zaskoczy. No, nie jesteś gotów na te zmiany totalnie. A co jest niespodzianką? W pracy koniec. Jakiś koniec, czegoś koniec.
Niespodzianka. Przyszło mi do głowy, że dostaniesz samochód firmowy. Ale no. A z drugiej znów strony coś się wali, ta praca się wali, coś z pracą związanego. Możesz zostać nagle zwolniony czy zwolniona, ale to jest dobre, to jest niespodzianka, to jest ciekawe. Tu się wyłania król buław. Przez tą sytuację ktoś tutaj pomoże ci. Albo jakaś sytuacja przychodzi, gdzie właściwie pomaga ci podjąć ostateczną decyzję, uwolnić cię od jakiejś pracy, nie wiem, która ci nie służy, której nie lubisz. Ciekawe. Dobra, co to w miłości? Pójście za gwiazdą, spełnienie marzeń z królem buław i zmęczenie. Męczysz się tym szczęściem, czy co? W każdym razie, tutaj jest gwiazda. Ona mówi o spełnieniu, o spełnionych marzeniach z królem buław, czyli tak jakby z nim. Być może. Być może to jest nowa osoba w twoim życiu. Odwiedza ciebie w domu i mimo, że jesteś zmęczona czy zmęczony, być może pracami przedświątecznymi i tak dalej, i tak dalej. I tutaj przychodzi czas, kiedy odpoczywasz, kiedy przychodzą przyjaciele, znajomi i ktoś z kimś przychodzi do ciebie. Teraz wyszedł mi cesarz. Jesteś zmęczona cesarzem. Już rozumiem. Czyli tutaj jest jedna historia, mam wrażenie. I może to kumpel twojego męża, może go zaprasza i ty się w nim zakochujesz? Kurczę. Historia jak z filmu. No, w pracy, patrzmy, w pracy. Będziesz kierować się intuicją. To praca, no, gdzie właśnie tak to się odbywa. Intuicja ma bardzo dużą rolę w tym, co robisz. Czekasz na decyzję. Czekasz na decyzję. Nie wiem, czy się doczekasz w tym roku. Nie wiem, czy się doczekasz. I tak czekasz. Karty nie mówią, co się stanie. Po prostu jesteś w sytuacji, gdzie masz dobrą sytuację finansową. Tutaj masz poczucie, że masz za mało i chcesz więcej. I czekasz jeszcze na może dodatek jakiś, a tu ci jeszcze nie spływa. No dobrze, rada dla wodnika na ten czas. Rada dla wodnika. Idź w nowym kierunku. No, a z mieczy również wyszedł. Porozmawiaj, porozmawiaj. Ważna jest rozmowa. Ona jest tu niezbędna w jakiejś sytuacji tutaj, byś mógł czy mogła pójść do przodu, realizować swoje marzenia, swoje cele. Cokolwiek to nie jest. Dobra, i co mają aniołki dla was? Aniołki dla wodnika na czas od 22. Na czas od 22 do 31 grudnia. Dobra, zobaczymy. Tak. Dobrobyt. Dobrobyt. Wiesz,
wielkie bogactwo jest w drodze do Twojego życia. Twoje plany przyniosą dobrobyt oraz zagwarantują Ci poczucie bezpiecznej przyszłości. Pamiętaj, że kiedy będziesz podejmował działania mające na celu zamanifestowanie się Twoich snów, będziesz pod nieustanną opieką aniołów. Dobrobyt nie zawsze musi być natury materialnej. Możesz poszukiwać możliwości zamanifestowania nowych pomysłów, powiększenia grona przyjaciół, uzyskania doskonałego zdrowia lub znalezienia miłości. Ta karta może oznaczać również nie nazbyt napływ tego typu skarbów do Twojej codzienności. Wznieś ręce ku niebiosom, by wyrazić wdzięczność za wszystko, czego pragniesz. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że w jakiś sposób pomogłam. Trzymajcie się, bawcie. Życzę szczęścia w nowym roku, miłości i tyle, no. Do następnych czytań. Mam nadzieję, że prywatnie też się będziecie odzywać i pa, pa.